Analiza indeksów wraz z wrześniową serią kontraktów według technik Fibonacciego. Witam Państwa 31 lipca. Na WIG20 popyt stara się dzisiaj pokonać respektowaną w ostatnim okresie lokalną zaporę podażową 2370-76. Przypomnę, że jest to strefa wytyczona między innymi na bazie zniesienia 68,5 tej zaznaczonej na czerwoną przerywaną linią podfali spadkowej. Jeśli udałoby się również pokonać górną linię kanału, median line, prawdopodobnie WIG20 powinien przetestować średnioterminowy opór techniczny 2442-65. Z punktu widzenia ujęcia krótkoterminowego na pewno pozytywną kwestią jest to, że indeks konsekwentnie utrzymuje się ponad lokalnym wsparciem 2299-2307. Wzmocnieniem dla tej strefy jest ta dolna linia kanału i tak jak już wielokrotnie wskazywałem, przełamanie zbudowanego w ten sposób wsparcia mogłoby sprowokować podaż do wywierania jeszcze większej presji. Wtedy moglibyśmy zacząć analizować wykres pod kątem potencjalnego, hipotetycznego układu A, B, C i D, ale jest to cały czas scenariusz alternatywny. Jak widać, w tej chwili właśnie trwają próby przełamania zapory podażowej Fibonacciego. Na kontraktach to się również dzisiaj udało. Chodzi mi tutaj o strefę 2372-76. Zrealizował się scenariusz bazowy. Po pokonaniu tego oporu kontrakty zameldowały się w okolicy poprzedniego szczytu 2397. Natomiast istotniejsze jest to oczywiście to maksimum majowe, poziom 2405. Tak jak sugerowałem w opracowaniach, ten pułap należy z kolei analizować w połączeniu ze zniesieniem 113%, czyli takim klasycznym filtrem cenowym, to jest poziom 2427. Na razie też trudno tutaj formułować jakieś negatywne wnioski. Popyt kontroluje na razie sytuację. Na pewno powrót kontraktów poniżej węzła 72-76 mógłby być tym czynnikiem, który stworzyłby podstawy do niepokoju, ale dopiero przełamanie krótkoterminowego węzła wyznaczonego na bazie 61,8, czyli 2351-2355 wraz z median line, to byłoby tak. Taką negacją tej całej wykreowanej podfali wzrostowej i najprawdopodobniej już dwukrotnie wybronione wsparcie 2332-35 upięłoby się wówczas również pod naporem podaży. Na razie jednak utrzymujemy się konsekwentnie ponad pierwszą intradayową zaporą popytową 2372-76, aczkolwiek wydarzenia rozgrywają się w rejonie klasycznej zapory podażowej, czyli ostatniego maksimum cenowego. Indeks DAX, ciekawa sytuacja techniczna związana przede wszystkim z układem symetrycznym A, B, C, D i projekcjami koncentrującymi się w przedziale 12044-78. Widzimy tutaj reakcję ze strony popytu, natomiast warto także analizować wykres pod kątem węzła 12425-12458. To jest niezwykle ciekawa, charakterystyczna zapora podażowa wytyczona na bazie 38,2 i 61,8. Ciekawe połączenie zniesień, jak już wiemy. I jeśli udałoby się pokonać ten właśnie przedział oporu, można by było wówczas mówić o takim transparentnym sygnale technicznym i najpewniej indeks powróciłby do średnioterminowego obszaru 12730-12880. Oczywiście w tej chwili mamy do czynienia z prowzrostową formacją ABCD, więc ta reakcja popytu powinna być tutaj nieco bardziej wyrazista, a dzisiaj w sumie jesteśmy rynkiem silniejszym względem bazowych rynków akcyjnych, więc jeszcze na razie nie możemy mówić o tym, że wsparcie tutaj jest honorowane, respektowane.
jakaś pojawiła się tylko reakcja ze strony popytu, no ale wydarzenia rzeczywiście rozgrywają się ponad ważnym przedziałem Fibonacciego. Jeśli doszłoby do negacji strefy 12044,78 i tym samym załamania się prostowego układu ABCD, pojawiłby się kolejny negatywny sygnał i niewykluczone, że w takim przypadku indeks DAX zameldowałby się szybko w okolicy zniesienia 38,2, czyli poziomu 11524. S&P. Tutaj z kolei ważną rolę w tej chwili może w ujęciu krótkoterminowym odgrywać strefa 2449,53. Ona już wcześniej działała jako wsparcie techniczne i jeszcze wcześniej jako bariera podażowa. Klasyczna tutaj zasada zmiany biegunów. Więc pierwszy negatywny sygnał to powrót S&P poniżej właśnie strefy 49,53. No i ten fakt należałoby już w jakimś stopniu łączyć z tym silnym, długoterminowym oporem, do którego indeks konsekwentnie w ostatnim okresie zbliża się, czyli 2496-2510, strefa doskonale nam już znana. Kluczowe wsparcie to zaznaczone na czerwono, 2399-2403. Wcześniej także należałoby zwrócić uwagę na węzeł 2432-2435. Na razie pod kontrolą popytu, aczkolwiek z takim dość wyraźnym wzrostem aktywności podaży w rejonie 96-2510, ale z punktu widzenia techniki trudno jeszcze tutaj formułować jakieś negatywne wnioski. Dziękuję bardzo.